chwilę z Tobą porozmawiać jeszcze o tytule wschodzącej gwiazdy kina europejskiego, czyli Shooting Star. Na ile faktycznie ten tytuł przełożył się na jakieś konkretne współprace? To tak, to powiem, że to jest chyba taka inwestycja długoterminowa, bo jakby szybko po, albo ani w pierwszym roku, ani myślę, jakoś nie czułam jakiegoś, o wow, dobra, czyli ten reżyser obsady zobaczył, że mam ten tytuł i to już coś zmieniło. Nie, na pewno to była jakaś taka inwestycja, że tam na miejscu w Berlinie podczas festiwalu poznałam właśnie znaczących reżyserów obsady europejskich i jakby potem, jak brałam udział w castingach, rzeczywiście oni gdzieś pamiętają już te twarze, więc to pomaga, to pomaga. Jest też, także wydaje mi się i myślę o tym cały czas w ten sposób, że to jakiś taki kolejny jakiś stopień, kolejny taki budulec właśnie w tym CV mocniejszy. A jak wyglądają same te spotkania właśnie w Berlinie? Z kim one się odbywają? Czego ci ludzie szukają w tych talentach? Ty sama często mówisz o tym tak trochę niechętnie, targi aktorów, ale że to faktycznie ma takie znaczenie, taka wymiana, prawda, informacji i takiego nabywania wiedzy na temat rynku. Tak, no To tam tak wygląda. Nie wiem, czy teraz tak samo wygląda, ale jak ja byłam, to rzeczywiście to są 3 chyba, czy 4 intensywne dni spotkań, wywiadów, jakby takiego promowania się, jakichś sesji zdjęciowych. No i najważniejszym właśnie punktem jest właśnie te spotkania z reżyserami obsady, to jest jak taki speed dating to wyglądało tam, że po prostu naprawdę, my byliśmy wszyscy tam, bo to 10 osób tak. Chyba co roku dostaje ten tytuł i tam wszyscy byliśmy rozsadzeni przy takich stolikach ze swoją karteczką z imieniem i nazwiskiem i ci reżyserzy obsady się tak zmieniali, dosiadali do każdego i miało się te 5-10 minut takiego small talku z nimi. I tak to wyglądało, więc to jest po prostu takie, szybko trzeba się jak najlepiej zaprezentować. Ale jesteś w stanie powiedzieć, czego oni właśnie szukają w tym momencie? Czy to w ogóle jest po prostu jak na randce, pierwsze wrażenie? Tak, no to nie ma co, wydaje mi się, że trzeba być sobą. Ja też się nie starałam jakby nikogo chyba udawać, bo nie mamy wpływu na to, czego oni szukają. No może akurat mają w głowie film z chłopakiem blondynem, którego potrzebują tam do jakiegoś filmu i będą się skupiać na samych aktorach, a może akurat szukają 3 dziewczyn do nowego serialu. Więc to nigdy nie wiadomo. Więc tak chyba trzeba być sobą i się po prostu zaprezentować, kim jest. Ale miałaś poczucie, że te spotkania faktycznie potem procentowały, bo spotykałaś tych ludzi gdzieś, chociażby właśnie reżyserów castingu, tak? Obsady. No tak, to byli reżyserzy obsady, więc potem jak pojawiały się jakieś castingi, przychodziły do mojej agencji, no to pamiętałam, o, z tą osobą właśnie miałam kontakt. To zawsze działa na plus, że nie jesteśmy anonimowi, czy jak wysyłamy tą swoją taśmę nagraną. No bo teraz dużo castingów tak wygląda, że nagrywamy się samemu w domu, tak zwana metoda self-tape i tyle. I teraz już to, no zwłaszcza w czasie pandemii, no nie ma castingów normalnych, więc trzeba samemu się nagrywać, więc to zawsze dobrze robi, że się na żywo kogoś poznało. Okej. Okay. A wysyłałaś ostatnio jakieś self-tape'y? Tak. Krótko tak, rozumiem, że no tak. Tak, no to nie są tematy, o których pewnie możesz jakoś nie mogę mówić. nic, tak. Ale zagraniczne projekty. Też, tak. Też? Tak. Okej. A może jakieś komedie? Bo pamiętam, że marzy ci się zagranie w komedii. Pojawiły się jakieś bardzo, ja bym bardzo chciała. Na razie nie mam chyba tutaj nic na radarze możliwego, ale nawet wczoraj obejrzałam po prostu tak cudowna komedia, znaczy tak totalnie, żeby się tak myślałam, że się odmurzę i po prostu tak taki wieczór, wiadomo, po prostu właśnie z filmem trochę głupim, ale śmiesznym. Czasami, no chyba każdy tak potrzebuje czasami czegoś takiego. Love, Wedding, Repeat. Brytyjska komedia, wszystko się dzieje w jeden dzień na weselu. Siostra głównego bohatera bierze ślub, no i oczywiście wszystko się wali, a to wszystko
no tak jak komedia omyłek, ale naprawdę fajnie napisana, super zagrana, świetnie i wszystko się dzieje w pięknej willi we Włoszech, więc po prostu idealny film, jak ktoś chce sobie poprawić humor i naprawdę się ubawić i bardzo fajne. A to w czymś takim byś siebie widziała? Bo właśnie się zastanawiałam, jakiego typu komedia by musiała być, żeby Zosia Wichłacz w niej zagrała? Nie, bardzo, bardzo, bardzo. W czymś takim absolutnie. No, każda komedia, która jest dobrze napisana, wiesz, chyba u nas w Polsce jest po prostu ciężko z tym, żeby był dobry scenariusz komediowy. No zresztą wiemy, że gdzieś ten gatunek komedia jest jakiś przeklęty od kilku lat, nie? Zdarzały się straszne produkcje, więc ale zdarzają się już coraz lepsze i fajniejsze. Więc. Nie wiem, na ile lubisz o tym mówić, a na ile nie. Wiem, że gdzieś właśnie też powiedziałaś, że to w Polsce zawsze będzie stało obok ciebie. Miałaś 18-19 lat, jak jednak zrezygnowałaś ze szkoły po pół roku, bo miałaś już dwa projekty. Chyba już 20. Okej, okay. Ale byłaś bardzo młodą osobą. Jak ty wytrzymałaś presję otoczenia, które miało zupełnie inne zdanie na temat twojej decyzji? Oczywiście presja była ogromna, ale właśnie to była jakaś kolejna sytuacja, że ja całą sobą czułam, że to jest dla mnie dobra decyzja. Jeszcze oczywiście bałam się strasznie i nie wiedziałam, jak się z tego jakoś podniosę i właśnie jak zniosę tę presję. I ona była. Ludzie do mnie dzwonili, ludzie do mnie pisali tam. Naprawdę, no jakby wszyscy mi mówili, że robię jakiś ogromny błąd, a ja wiem, jakby no utwierdzam się tylko z tym przekonaniem, że w tym przekonaniu, że zrobiłam dla siebie dobrze i jakby no ciężkie było to do zniesienia, ale no, wzniosłam to i gdzieś chyba takie sytuacje też tą twardą skórę budują i tyle. Tak, no, trzeba... i właśnie to pytanie miało mnie doprowadzić do kolejnego. Czy kiedykolwiek ten brak szkoły został ci jakoś wytknięty lub w pracy? Czy był jakąś przeszkodą faktycznie, realną? Czy ty coś takiego pamiętasz? Nie, chyba już teraz, znaczy może gdzieś tam miałam jakieś sytuacje pojedyncze, oczywiście nie będę ich przytaczać, bo to jest jakieś, ale też to właśnie wszystko chyba wpływało na to, że okej, nawet jak się chwilę podłamałam i przejmowałam się czyjąś opinią, czy ktoś mnie próbował tak właśnie, nie wiem, sprawić, żebym się poczuła jakaś gorsza, to potem i tak no, jakoś po czasie wychodziłam z tego silniejsza po prostu. Hartowania. Dokładnie, zostałam chyba zahartowana. Ale chyba nie ma możliwości, żeby... Właśnie chyba nie zdarza się, żeby to dla reżyserów był problem. Nie no, reżyser to po prostu chce sprawdzić na castingu, jak się ktoś sprawdzi, no to chyba nie obchodzi go, czy ten ktoś skończył, czy ma 5 doktoratów, czy nie wiem, no, czy nie skończył szkoły. Słuchaj, no ale to w takim razie ja jeszcze bym z przyjemnością wróciła do Word and Fire, bo tam jest taka kusząca wizja rozmowy o pracy na planie z takimi aktorami jak Helen Hunt czy Sean Bean. Czy ty miałaś jakieś sceny z nimi i czy możesz opowiedzieć o tym, jak się z nimi pracuje i jaka to przyjemność pracować z takimi aktorami? No to ja miałam scenę z Helen Hunt. Akurat jedną niestety tam, jak zobaczyłam ten odcinek finałowy, jakby wersję finalną, to niestety ta scena została wycięta. Tam miałyśmy fajną scenę, tak. Ale mamy gdzieś się no jakby poznałam Helen Hunt na planie i też jakby miałyśmy kilka dni zdjęciowych razem i no ona jest jak najbardziej jakby normalną osobą, to jest ekstra, że jak poznajesz takie gwiazdy, które nie wiem, w dzieciństwie oglądałaś w filmach czy coś, to nagle się okazują po prostu normalnymi ludźmi. To jest piękne i tak powinno być. A z Seanem Beanem nie, mój wątek się w ogóle tam nie łączy, nie miałam okazji, ale poznałam go na premierze w Londynie. Mieliśmy taką fajną premierę właśnie, potem takie Q&A z widzami. Był pokazywany pierwszy odcinek i no to naprawdę serce mi biło, bo jak go poznałam, to no też się oczywiście wydał absolutnie normalnym, super gościem, ale potem nas usadzili na tym Q&A i tak koło niego siedziałam i to było takie wspaniałe po prostu.
No, to jakby, ale on jest tak wspaniałym aktorem, jak to obejrzałam, no i oczywiście z innych produkcji. No, wspaniałe to jest, naprawdę. No często w takich sytuacjach dziennikarze pytają o różnicę między planami polskimi a tymi zagranicznymi, ale to o to Cię nie chcę pytać, bo wszyscy wiemy, z czego to wynika i jak jest. Natomiast tak. Jestem ciekawa, czy w takiej sytuacji Ty jesteś w stanie, na przykład grając Helen Hunt, coś wyciągnąć z tego dla siebie, jakieś obserwacje, coś takiego miałaś, czy jest za duża adrenalina i po prostu człowiek jest skupiony na tym, żeby swoją pracę wykonać najlepiej? Absolutnie. Zawsze, wydaje mi się uczymy i w trakcie czegoś jakby coś możemy wyciągnąć z tego, nawet jak jest ogromny stres i no ja pamiętam, że nie, absolutnie ona była taką no po prostu partnerką dla mnie w scenie, tak normalnie jak aktor z aktorem, to było wspaniałe i wydaje mi się, że w takich momentach, no nawet jak mamy jakieś właśnie idoli i się z nimi spotkamy na planie, to po prostu chyba właśnie trzeba, no nie wiem, oni też są ludźmi, też mają swoje problemy i wydaje mi się, że trzeba właśnie się skupić na robocie, no i oczywiście uczyć się od nich, patrzeć jak oni kombinują, jak... Bo też miałam ileś scen tutaj z Agatą Kuleszą, z Tomkiem Kotem przy tej produkcji. No to też była super obserwacja, naprawdę. Bardzo też podoba mi się, że jesteś taką aktorką i też widzę to u młodych aktorów często, że coraz częściej bierzecie sprawy w swoje ręce i realizujecie już nawet nie marzenia, a plany. U Ciebie takim przykładem takiego działania, takiej pewności siebie, takiej zdrowej pewności siebie jest na przykład to, że pan Wajda pojawia się w pierwszym rzędzie na Twoim monodramie, właściwie na Twoje zaproszenie, albo jakby bez kompleksów jakieś zgłaszałaś uwagi Adamowi Smithowi na planie World on Fire, bo uważałaś, że coś można jakoś lepiej zbudować. I pytanie brzmi, czy Ty to sobie wypracowałaś, czy Ty to wyniosłaś jakoś z domu z mlekiem matki? Wiesz co? Znaczy, no tak, to na przykład no, z panem Andrzejem to było tak, że no rzeczywiście ja wiedziałam, że już właśnie reżyser obsady Ewa Brocka, która castingowała do Powidoków, no dostałam jakby info, że ona szuka młodych ludzi do filmu. A ja, że akurat miałam premierę tego spektaklu, no to stwierdziłam, że a co, spróbuję, trzeba podjąć takie ryzyko, no i zaprosiłam ją, a też pojawiła się opcja, że może ona przyjdzie z panem Andrzejem i się udało. Ale rzeczywiście, no jest w tym jakiś taki rodzaj, że chyba po prostu trzeba, no albo tak jak w sytuacji, którą powiedziałaś, to akurat jest dla mnie sytuacja no absolutnie naturalna i normalna, no bo każdy aktor powinien się czuć na tyle swobodnie na planie, żeby rozmawiać otwarcie z reżyserem i każda, jakby oczywiście to jest jakiś taki scenariusz marzeń, że no wszyscy czujemy się tak komfortowo, że możemy sobie szczerze powiedzieć, o wiesz co, tutaj to chyba nie gra, może spróbujmy tak i jeżeli reżyser jest na to otwarty też, no to wspaniale, a Adam Smith, nasz właśnie reżyser dwóch pierwszych odcinków, był najkochańszym, po prostu jest najkochańszym, najwspanialszym człowiekiem po prostu na świecie i najbardziej otwartym, więc ja bez problemu mogłam mu zgłaszać takie rzeczy, ale rzeczywiście nie zawsze tak jest i chyba trzeba po prostu, no ja zawsze wiem, że trzeba walczyć o swoje, jak mi coś nie pasuje, jak czuję, że robię coś wbrew sobie, jak czuję jakiś dyskomfort, jak coś mi podpowiada, że kurczę, no mogłoby być lepiej, trzeba tutaj zawalczyć o to, to ja zawsze walczę. Nie wiem, czy mam to z domu, czy jakoś tak się zahartowałam. Pewnie trochę to i to. Wiesz, jakby to jest pewnie połączenie. No, być może takie działanie w zgodzie ze sobą, może to z domu wyniosłam, a może z jakiś, nie wiem, ale jestem bardzo wdzięczna, że gdzieś tam się słucham tego i staram się z tym w zgodzie funkcjonować, bo to na dobre wychodzi. Czy masz jakieś projekty, o których możesz tak na najbliższą przyszłość coś powiedzieć, czy wszystko jest na razie tajne przez poufne? Tajne przez poufne też mam, ale no chyba to jakby też było ogłoszone i że jeżeli wszystko się uda i terminy się zgrają, to będziemy robić drugi sezon World on Fire, ale no teraz nikt nie wie kiedy
i jak i kiedy wszyscy teraz będą mogli. No więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to się wydarzy. I tak sądzę, że jak wszystko ruszy, to nagle wszystkie produkcje będą potrzebować wszystkich aktorów w tym samym momencie, prawda? No jest takie ryzyko, tak. Trzeba będzie nadrobić wszystko, co zostało zatrzymane i to, co już miało się kręcić, więc boimy się wszyscy, że właśnie będzie albo że będzie jakieś zatrzęsienie. No ale zobaczymy. Może się wszystko uda. Czego Ci, Zosiu, życzyć tak zawodowo? Żeby właśnie, jeżeli wszystko się uda, to ta jesień będzie fajna i obfita w pracę, więc mam nadzieję, że już na jesieni będziemy mogli bezpiecznie pracować, bo to jest najważniejsze. To tego Ci życzę i trzymam mocno kciuki. Dziękuję. Wielu sukcesów w Polsce i za granicą i tę komedię. Ja bym tak strasznie chciała Cię zobaczyć w komedii. Ja też tutaj. Trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego, Zosiu. Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Dzięki. Hej.